Witamy się z Państwem z Mercedes-Benz Stadium w Atlancie, gdzie już niebawem rozpocznie się mecz. Dzisiejszy mecz będzie dla Państwa komentował Dariusz Szpakowski, a razem ze mną jest Jacek Laskowski. Rozgrywki Division Rivals są zawsze pełne niespodzianek. Jacku, zapowiada nam się widowisko. W meczach towarzyskich chodzi przede wszystkim o to, by zweryfikować w praniu słuszność podejmowanych przez trenera decyzji. Lewandowski za plecy obrońców, piłka mija obronę. Jest! Pierwsza bramka w tym meczu! Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo, a i przeciwnik nie w cienie bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. Z takiej odległości to w zasadzie musi strzelić bramkę. Dobrze wyprzedził obrońcę, świetnie to przemyślał. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu, jest 1-0. Number 9, Cristiano Ronaldo. Robert Lewandowski ma sporo możliwości. Może spróbować szczęścia. Nie udało się wyjaśnić, ale świetnie się znalazł w tej sytuacji. Zachował zimną krew. Rozpoczną od rzutu wolnego. Sędzia upomina gracza. A mogła być kartka, lepiej niech uważa. Świetne podanie za plecy rywali. Costa rzuca piłkę nisko w pole karne. Świetna sygnalizacja i mamy przerwaną akcję, spalony. Niestety, strata piłki. Dobrze, Lewandowski. Wymanewrował obrońców, no i teraz... Piłka w grze odbita przez Handanowicza. Tej akcji wciąż się może wiele zdarzyć. No, może teraz centrować. Piłka nadal w grze, nie ma bramki. Uderzyła w poprzeczkę. Dobry pressing, uderza. Bramkarz broni jak na treningu. Szkoda, że piłka zamiast wpaść do bramki, tylko się od niej odbiła. Wciąż trzeba gonić wynik, ale trzeba zdwoić wysiłki. Im więcej prób, tym większa szansa, że jednak się uda. No i mamy spalonego, a tak niewiele brakowało. Przypomina mi się Filippo Inzaghi, piłkarz, który zawsze grał na granicy spalonej. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Amin Arit. Ach, świetnie. Faul, rzut wolny. Jak go wykorzystają? Niedaleko do bramki. Rzut wolny wykona Robert Lewandowski. Nieraz zaskakiwał bramkarzy z trudniejszych pozycji. Blokuje ten strzał. Mogło być groźnie. Będą szukać teraz okazji do kontry. Zbyt czytelnie rozegrany ten szybki atak. Rywale przerwali akcję. No i strata piłki. Politano. Jest szansa na dogranie. Idzie do przodu. Lukaku! Ach, dobrze teraz interweniował. Świetnie ustawiony bramkarz. Romelu Lukaku! Piękne nożyce, niestety nieskutecznie. Szkoda tej okazji. Mertens. Romelu Lukaku. Lukaku na dobieg. Teraz na pewno! I wyrównanie! Teraz widowisko dopiero nabierze rumieńców! Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi.
Mamy remis, ale czy kogokolwiek on satysfakcjonuje? Wciąż Robert Lewandowski. Dobrze, odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Douglas Costa. Ładnie się przedarł, co z tego wyniknie. Politano! No i jeszcze jeden gol. Ależ dają koncept, proszę Państwa. Dwa gole w kilka minut. Zasłużone, bezapelacyjnie zasłużone prowadzenie. Wynik 2-1. Jeszcze o niczym nie przesądza. Ależ przeczytał to jak profesor. Robert Lewandowski. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Rozpoczynają kontratak. No, ależ teraz znakomicie jest szansa na gola. Tak, piłka w siatce. Ładne wyjście z kontrą i kapitalne wykończenie. Linia obrony była bezradna. Wszystko wydarzyło się w kilka sekund. Jest 3-1, ale to nie jest jeszcze gwarancja wygranej. Douglas Costa. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Amin Arit. Będzie chyba podawał. Ale szpech, piłka niemal musnęła teraz słupek. Próbują ataku bokiem boiska. Politano. Dogranie do Lukaku. Nie, takimi strzałami to nikogo się tutaj dzisiaj nie zaskoczy. Coś jest nie tak z formą strzelecką, jeśli w tak dogodnej sytuacji z bliska strzela się tak kiepsko. Ma trochę miejsca na skrzydle. Są koledzy na wolnych pozycjach. Mogą ich teraz skontrować. Niechlujnie rozegrali tę kontrę. Zbyt łatwa strata. Costa. Obrońca dobrze odczytał zamiary przeciwnika. Ma sporo możliwości. Wciąż się przesuwają. To może być bramka kontaktowa. Jest bramka kontaktowa, proszę Państwa. Teraz pewnie poszukają remisu. Wspaniale, że ten mecz znów nam się otwiera. Czekamy na kolejne akcje. Jest 3-2, no i oba zespoły będą teraz szaleńczo szukały kolejnych goli. Ma możliwość dośrodkować. Niezła okazja do kontry. Minął obrońców, biegnie na bramkę. Piłka w grze odbita przez Handanowicza. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Lewandowski. Ależ comeback, proszę Państwa. No, pokazali teraz charakter. Odrobili dwubramkową stratę w kilka minut. Nie dali przeciwnikom powiększyć przewagi, odskoczyć, wyrównująca bramka. No i wszystko zaczyna się od nowa. Costa pięknie zagrywa do kolegi. Atakujący zawodnik był blisko, ale nie dał sobie rady ze świetnie dysponowanym bramkarzem. I piłka w rękach bramkarza. Oj, nieudany wykop piłki przez bramkarza. Zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Szansa na objęcie prowadzenia. Lukaku! No nie, nie wierzę. Bramkarz nawet nie musiał interweniować. Uderzenia z woleja do łatwych nigdy nie należą, ale tutaj zupełnie źle ułożył stopę. Sam wie, widać po jego minie, że powinien to zrobić lepiej. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Ronaldo. Rezultat do przerwy 3-3. Nie bez kozery mamy analizę gry akurat tego zawodnika. To najmocniejszy punkt drużyny. Tak, łatwo mu dzisiaj przychodzi dochodzenie do sytuacji strzeleckich, co doskonale widać teraz na ekranach. Do tego jego starania już raz zostały wynagrodzone.
I zaczęli drugą połowę meczu. Ładnie się znalazł na skrzydle. Może dogrywać. Lukaku przed szansą. Co za interwencja. Wspaniała reakcja, odruchowa obrona. Naprawdę, klasa światowa. Chyba nie całkiem mu to wyszło. Zdaje się, że nieczysto trafił piłkę przy tym uderzeniu. Jakoś tak czubkiem głowy zamiast czołem. Może zobaczymy to w powtórce. I tak oto tracą piłkę. Blisko już do bramki. Ach, było blisko, niestety nie wyszło. Drużyna przeciwna przy piłce. Mertens. Dries Mertens. Piłka wrzucona na dalszy słupek. Ależ bliski strzelenia gola. Aj, szkoda, gwizdek sędziego spalony. Wyszedłby na czystą pozycję i mógłby zmienić wynik, ale niestety spalony. Lewandowski. Będzie sam na sam z bramkarzem. Robert Lewandowski. Bramka! Obejmują prowadzenie, chociaż trzeba przyznać, że w przekroju dotychczasowej gry byli raczej słabszym zespołem. Tak to już jest w futbolu, że na koniec liczą się tylko strzelone gole. Cztery, trzy i pytanie, czy tak to się skończy. No, z tego miejsca można strzelać. Arbiter nie przerwał gry. Słuszna decyzja. Ależ przeczytał to jak profesor. Dobrze się pokazał. Cristiano Ronaldo! Aj, to była świetna sytuacja. Ładnie się znalazł. Sam na sam, ale chyba zabrakło zimnej krwi. A wystarczyło wybrać ruch, spokojnie uderzyć. Bramkarz nie miałby najmniejszych szans. No. Zostawił obrońców w tyle. Świetna sytuacja. Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Czy zdołają zagrozić bramce? Podaje do kolegi ustawionego. Teraz na pewno! Nie ma gola. Poprzeczka. Piłka nadal w grze. Będzie chyba podawał. Przeciwnik traci piłkę. Nie ma faulu. Mertens. Douglas Costa. Romelu Lukaku. Piłka wraca do Douglasa Costa. Czy to jest strzał na remis? Piłka w rękach bramkarza. Ale szpech. Piłka ląduje w prosu przeciwnika. Mertens. Lukaku. Niezwykle niebezpieczna sytuacja. Mało zabrakło, naprawdę mało. Piłka trafia w słupek i opuszcza boisko. Sędzia świetnie zinterpretował ten fragment. Gry. Tak, puścił grę, ale pamiętał o kartce. Dwóch rezerwowych wkracza do gry. Świetnie.
Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Romelu Lukaku przesuwa się wyżej. Romelu Lukaku. Po tym strzale piłka odbiła się od zawodnika. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Świetne, prostopadłe podanie. No, groźnie, pachnie bramką. Ależ było blisko. Tak pięknie ruszyli do tej kontry, ale zabrakło dobrego wykończenia. Juan Cuadrado. Politano. Politano. Jest szansa na dogranie. Broni bramkarz, ale piłka... Tak, to jest bramka, proszę Państwa. Niesamowite emocje na trybunach. Rozstrzelał nam się... w tym spotkaniu. To już jego trzeci gol. Hat-trick. Jedno jest pewne. Dostanie po meczu piłkę na pamiątkę. No, po tym pięknym golu mamy remis. Ładny mecz i wielkie emocje. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Cuadrado. Dries Mertens. Świetnie to zrobił. Politano. Pudło mimo źle ustawionego bramkarza. Z tej pozycji minąć się z bramką to naprawdę wyczyn. Piętnaście minut pozostało do końca regulaminowego czasu gry. Dobrze rozwija się ta akcja. Przechwycili przeciwnicy. Jesus. Mertens. Douglas Costa. Dries Mertens. Tracą piłkę po tym podaniu. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z autu. Robert Lewandowski. Ciekawe, jak to rozwiąże. Messi. Guidetti. Wydawało się przez chwilę, że będzie bramka, ale bramkarz zdołał. Dobrze, w tempo, będzie szansa. Znakomicie zagrywa prostopadłą piłkę. Gol i prowadzenie. W pełni zasłużone. To właśnie ten zespół dyktował warunki na boisku i teraz został nagrodzony. No i lepsi teraz prowadzą. Chyba już nic nie odbierze im zwycięstwa. Grad bramek w tym spotkaniu może cieszyć. Jest 5-4, ale czy tak się skończy? No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Ależ przeczytał to jak profesor. Lewandowski. Cristiano Ronaldo! Gol! Dość niespodziewane wyrównanie, bo przecież ten zespół nie grał dziś tak, jak się spodziewaliśmy, ale jednak udało się wyrównać i to na parę minut przed końcem meczu. Teraz apetyty pewnie jeszcze większe, tylko czy czasu wystarczy? Ależ wyrównane jest to spotkanie. Bramka za bramkę, mamy remis. Mija właśnie 80. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Szansa, by prowadzili w końcówce! Ależ teraz popisał się niesamowitą interwencją w samej końcówce. Jeśli utrzyma się taki wynik, a wszystko na to wskazuje, to koledzy z drużyny będą musieli mu podziękować. Uderzenie. Znalazł się tam, gdzie być powinien. Zablokował strzał. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. Udało się. Czy będzie gol? No, może teraz. Gol! Zasłużone prowadzenie! W końcu im się należało! Przez większość czasu byli drużyną dominującą, walczyli, prowadzili grę. Teraz obejmują prowadzenie, którego już chyba nie oddadzą. Mamy bramkę, która może zdecydować o losach tego spotkania. Rzeczywiście, zwłaszcza w regulaminowym czasie gry.
decyduje się na cofnięcie piłki do własnego bramkarza. Messi przedo... Messi wyciągnął się jak drugi, obronił to. Przy tym rzucie rożnym nawet bramkarz chce wesprzeć swój zespół. Zawędrował na pole karne rywali. Krótko rozegrali ten ruch. Dobrze i przejął. Arbiter spojrzał na zegarek i zagwizdał po raz ostatni w tym meczu. Kiwi. Douglas Costa. Oh, kidding. Why you not?